Jeśli Państwu, no nie wiem, czy to jest potrzebne? Tak, potrzebne. Nie, może się przydać, może się przydać. Proszę Państwa, dzisiejsza okazja jest zupełnie nadzwyczajna, bo rzadko kiedy mi się zdarza tu jako premierę prezentować swoją ulubioną książkę od lat. O tak. Swoją od lat ulubioną książkę. Jest dla mnie rzeczą niezwykle zabawną przedstawianie bohatera dzisiejszego wieczoru. Z wielu poważnych przyczyn. Jedną z nich jest to, że jedną z poważnych przywar wieloletniej przyjaźni jest to, że my się sami sobie czasem mylimy. Nie mówiąc o ludziach z zewnątrz, kiedyś naprawdę trzykrotnie trzeba było powtarzać początek nagrania trzeciego punktu widzenia, bo przypadło Dariuszowi Gawinowi przedstawianie pozostałych dwóch członków tego programu i za każdym razem jakoś dziwnie zestresowany mówił: dzień dobry Państwu, witam w programie Trzeci Punkt Widzenia, ze mną w studio Dariusz Gawin, mówił pokazując na mnie, i Marek Cichocki. To, że ten błąd popełnił raz, jest już rzeczą karygodną i żałosną, ale on popełnił ją dwa razy. Więc ja, proszę Państwa, dlatego przygotowałem sobie kartkę, żeby się nie pomylić. W związku z tym czytam. Dariusz Gawin, historyk idei, publicysta, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. To wszystko prawda, jest tutaj też z nami dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Więc można powiedzieć, cała dyrekcja jest dzisiaj wieczorem obecna. Szef Instytutu Starzyńskiego, kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Za tę książkę, Polska Wieczny Romans, którą za pierwszym razem wydało zaprzyjaźniony z nami Ośrodek Myśli Politycznej, otrzymał nagrodę imienia Andrzeja Kijowskiego w 2006 roku. Ta nagroda dzisiaj zmieniła nazwę, ale ciągłość chyba istnieje, to dzisiaj są to skrzydła Dedala. Tak. Tak, nie za tę samą książkę, a w zeszłym roku otrzymał ją Wojciech Tomczyk. Tak, w zeszłym roku chyba. Za książkę, którą wydała Teologia Polityczna. No i tak, i razem, tym razem bezbłędnie, powiem, z Markiem Cichockim i ze mną prowadzi Trzeci Punkt Widzenia. Ale jest z nami jeszcze jedna osoba, której z kolei nie można z nikim pomylić. Można. Z Mikołajem Cieślakiem. A. No proszę. No ale nie, ale to tylko, tylko nazwiskiem, sądzę. A, no tak. A. No proszę, czyli każdy ma... Czyli każdy ma takie swoje przygody, z tego wynika. Dziennikarz, prozaik i satyryk, to prawda. Zastępca redaktora naczelnego radiowej Trójki, po zmianach również, tak? Po zmianach również, to bardzo dobra wiadomość. W TVP Kultura prowadzi program literacki Koło Pióra, a przez lata prowadził też bardzo głośny program literacki w Polsacie. Spis treści, tak. Przychodzi mi też podziękować darczyńcom książki. To jest bardzo wzruszająca chwila, muszę powiedzieć. Te zbiórki, bo one są takim nieoczekiwaną dla nas przygodą. Nigdy nie myślałem, że fundraising może być tak emocjonującą dziedziną, tak ściśle połączoną z przyjaźnią. To jest w ogóle niebywałe. 102 darczyńców wsparło wydanie tej książki, 102 osoby. Mało który pisarz marzy o tylu czytelnikach, a nasi autorzy miewają tylu subskrybentów w pewnym sensie, bo tak przed wojną się nazywało to, co dzisiaj nazywa się fundraisingiem. Też dziękuję wszystkim darczyńcom Teologii Politycznej Fundacji Świętego Mikołaja, Muzeum Historii Polski za dofinansowanie tego spotkania w ramach programu Patriotyzm Jutro. I no oczywiście serwisowi BlogPress, last but not least, który tu z nami pod postacią naszych dwóch przyjaciół zasiada. Ta kamera, a we mnie wymierzona teraz, tak, no przekazuje to spotkanie bardzo wielu osobom w całej Polsce, w rozmaitych miastach. I rzeczywiście dzięki BlogPressowi te niewiele...
Tak, tak, no pewnie tak, tak. Nigdy tego nie sprawdzałem, ale pewnie warto byłoby zobaczyć na pewno w całej Polsce. Także bardzo dziękuję, oddaję Mariuszowi głos i dziękuję Państwu bardzo za przybycie. To był Dariusz Karłowicz. Nie wiem, działa to? To był Dariusz Karłowicz, gdyby Państwo nie wiedzieli. Nie, tutaj się nie pomylimy. Ponieważ w tej sytuacji mamy tylu widzów, że musimy być poważni, to już nie będę opowiadał o tym, że tak wbiegłem tutaj, bo tutaj ciężko jest zaparkować. Szukałem tu pan prezes, dyrektor, czy nie wiem, jaką pełni funkcję fundacji i w teologii, powiedział mi, że lepiej, żebym jednak przestawił ten samochód. Ale dzisiaj nie będę ja dużo gadał, chociaż bardzo lubię rozmawiać, ponieważ podobnie jak z Darkiem łączy nas również to, że obaj jesteśmy zastępcami dyrektorów w różnych instytucjach. Ja już drugi jestem, Darek z tego co wiem w pierwszej. Drugiej, a no widzisz. No to już nas bardzo wiele łączy i to ma taką poważną przypadłość, taka funkcja, że na przykład ja dzisiaj prowadziłem 3-godzinne zebranie, znaczy jedno trwało 2, a drugie godzinę i nawet człowiekowi gadatliwemu odechciewa się mówić po czymś takim, w związku z czym to jest dobra sytuacja, bo nie będę przeszkadzał bohaterowi tego spotkania. To teraz tak, to już Dariusz Karłowicz powiedział, że ta książka ma 15 lat prawie. Ale teksty mają nawet troszeczkę więcej, bo one się ukazywały, ja je pamiętam, to jest ciekawe, właśnie z publikacji prasowych. Czy to było w takich różnych mniej lub bardziej znanych tytułach? Teologii politycznej jeszcze wtedy nie było, chyba? Chyba nie. Jeszcze nie? No ale były różne tam. Ja, Miłoszu tekst był w teologii, tak. Były Znaki Respubliki Nowe, wtedy Przegląd Polityczny nawet publikował takie teksty, teraz pewnie nie opublikował, kto wie. Bo naczelnym znaku był Jarosław Gowin, tak. Którego zresztą tutaj na tym starszym wydaniu jest taka rekomendacja tej książki. I teraz mam takie jedno pytanie, które od początku chciałem, jak zacząłem sobie przypominać te teksty, ci zadać. Co byś w tej książce dzisiaj zmienił? Ja ją wydałem, ona wychodzi w takiej formie, w jakiej wyszła wtedy, ale ona też jest pewnym zapisem świadomości autora i środowiska, z którego wyrastał sprzed 15-20 lat. I to w pewnym sensie może to by była ciekawa rozmowa, żeby się zastanowić, co się w tym czasie zmieniło, bo Polska trochę w innym miejscu była. Bo z jednej strony te teksty są... one traktują o książkach i autorach, którzy są stale czytani. Nie wiem, pewnie mniej wśród młodego pokolenia niż kiedyś, ale dla mnie i tak będą zawsze stałym punktem odniesienia. Bo i Brzozowski, i Sienkiewicz, i Miłosz, to są Żeromski, to są tacy autorzy, którzy są dla mnie ważni i oni są w ogóle ważni dla kultury polskiej. Ale jak sobie ją teraz tak przeglądałem i poczytywałem, to sam we wstępie tłumaczę się z jednej rzeczy, którą by trzeba było teraz też objaśnić i ona jest w kontekście historycznym, daje się objaśnić na dwa sposoby. Po pierwsze to jest tak, że ta książka wynikała trochę z zajęć, które prowadziłem na Międzywydziałowym Instytucie Studiów Humanistycznych, czyli MISZU tak zwanym, na samym początku z Tomkiem Mertą. Załatwił nam mały taki pokoik Marek Cichocki na uniwersytecie i myśmy tam mieli zajęcia od 98 roku i co tydzień czytaliśmy ze studentami jedną książkę. To było dosyć dosyć duże zadanie, bo trzeba było jedną książkę przeczytać w tydzień. I czytaliśmy od Lalki Prusa. Rzeczywiście to jest duże zadanie. Tak, no ale to byli studenci MISH-u, więc założyliśmy, że dadzą radę. I była taka grupa, która dawała radę. I było z tygodnia na tydzień coś i zaczęliśmy od Lalki, a skończyliśmy na książce Jarka Gowina o Kościele w III Rzeczpospolitej. To trochę inny pisarz, trochę mniej znany. Tak, tak, ale chodzi o to, żeby pisać, znaczy żeby objąć okres od mniej więcej drugiej połowy XIX wieku do wolnej Polski, bo tam jeszcze były książki Szackiego, liberalizm, o liberalizmie i kilka innych takich na koniec. I podział był taki, że co zajęcia, jedne zajęcia robiłem ja, a drugie Tomek. I każdy z nas wybierał te książki, a ponieważ ja miałem taką inklinację, że raczej lewicowych autorów Tomek
oddawał tych lewicowych, to ja robiłem lewicowych, chociaż zdarzali się tam inni, bo ja robiłem też chyba Herberta, już tam nie pamiętam dokładnie tej listy. I na podstawie tego przygotowywaliśmy te zajęcia. Tomek swojej książki nie napisał niestety i to też jest ten element historii, o którym w nowym wstępie piszę, że to są te dwa elementy historii. To jest po pierwsze tak, że wybór trochę postaci wynikał z tego, co ja robiłem na tych zajęciach, a Tomek, gdyby nie zginął w katastrofie smoleńskiej, może by kiedyś napisał książkę o tych nazwiskach, które on robił, bo on robił, nie wiem, na przykład Józefa Mackiewicza, no inne postaci robił, wybierał inne postacie, ale to się w sumie składało, że na tych zajęciach robiliśmy coś, co Paweł Herc nazywał piśmiennictwem, czyli myśmy nie ograniczali się do filozofii, tylko robiliśmy literaturę, poezję, ale robiliśmy Wyszyńskiego kazania na przykład. Te zajęcia zresztą, one wtedy były czymś wyjątkowym, bo dzisiaj się robi więcej takich rzeczy i jest o wiele więcej środowisk intelektualnych. Wtedy na Uniwersytecie Młodzież 20 lat temu przeszło, 21, bo myśmy zaczęli w 98 roku, miała mniejszą ofertę tego rodzaju i w zasadzie, że tak powiem, pochlebiam sobie, że w tym pierwszym roczniku mieliśmy takich studentów jak i Sławomir Sierakowski, i Michał Łuczewski, i Przybylski, który dzisiaj kieruje Republiką. Jakby na tym misku było takie wyjątkowe pokolenie. Oni przeszli przez to nasze seminarium, czyli od lewej do prawej strony. Czyli po pierwsze to jest tak, że ta książka stanowi jakiś zapis tej takiej pracy, która wynikała ze wspólnego przedsięwzięcia z Tomkiem. Wtedy, a po drugie też z naszego takiego środowiskowego wysiłku jakby przepracowywania różnych rzeczy, bo to było tak, że kiedy myśmy zaczynali te zajęcia, a one się nazywały Polskie Zmagania z Historią, bo nie powiedziałem, jaki był tytuł tych zajęć w ogóle przez tych parę lat, Polskie Zmagania z Historią, to teologii jeszcze nie było, ale istniało seminarium prywatne, które się zbierało w domu Marka Cichockiego, które żeśmy sobie nazwali roboczo Warszawskim Klubem Krytyki Politycznej, co jest tylko przypadkową ekwiwokacją. Pamiętam, jak mnie Sierakowski namówił, i to się przyznaje do kamery tutaj, że napisałem tekst do pierwszej krytyki politycznej. Zapomniałem. Napisałem tam wtedy tekst, to wywalczyłem, żeby był taki przypisik z gwiazdką, że jestem członkiem Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej, który nie ma nic wspólnego z pismem, który to się ukazuje, jakby, że to jest przypadkowe. Co zresztą też w pewnym sensie mamy takie podejrzenia, że nie, może nie, to jest za mocne słowo, niesprawiedliwe, ale jedną z osób, która była w klubie, a która też już niestety nie żyje, to jest Janusz Ostrowski, który zmarł rok temu, filozof zajmujący się niemiecką filozofią na Uniwersytecie, Heglem. No w klubie zawsze reprezentował lewą stronę i on potem, jak już klub przestał jakby tak funkcjonować na takiej zasadzie, na jakiej funkcjonował, to raczej się wiązał z lewicą. Zresztą pojęcie krytyki było tutaj paradoksalne. Kiedyś przyjechał Ryszard Legutko, którego Darek zaprosił na spotkanie z nami, to powiedział, że w klubie mu się wszystko podobało oprócz nazwy, bo pojęcie krytyki jest przecież związane z, że tak powiem, z lewicą filozoficzną od zawsze, od XIX wieku. No ale to jak żeśmy wymyślali tę nazwę, to nie przyszło nam to do głowy, a zapłaciliśmy za to taką cenę, że potem krytyka polityczna powstała i trzeba się zawsze tłumaczyć, że to nie wasza wina. Że to nie nasza wina i że wpisujemy w swoje życie rysy, że byliśmy członkami Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej. Zresztą Janek wie, że kiedyś była taka osoba w muzeum, która darzyła mnie wielkim szacunkiem i pracowała w muzeum, a kiedyś w windzie jechałem w muzeum i powiedziała: panie dyrektorze, tak, postanowiła mi powiedzieć prawdę, czy panie dyrektorze, bardzo szanuję, co wszystko pan robi, ale w ogóle nie rozumiem, jak mógł być pan członkiem Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej. więc ta przypadkowa zbieżność będzie całe życie się za nami ciągnęła, los tak chciał. Jakkolwiek też, no, też trzeba dodać, że ta krytyka polityczna dzisiejsza
której trudno wiele dobrego powiedzieć, to jest jednak inna krytyka polityczna niż tamta. Początku, tak. Mnie się wydaje, że to byłoby jednak bardzo ciekawe środowisko. Oczywiście to nie jest temat naszego spotkania tutaj, ale ponieważ masz tym jakąś, macie w tym jakąś zasługę, a zdaje się, że Darek główną. To... No jeszcze chodziła przecież na to seminarium, chodziła też Agata Szcześniak, która była pierwszym sekretarzem krytyki politycznej, dzisiaj robi OKO.press, więc no to tam no właśnie się... Poszła w stronę OKO.press, 21 lat temu, no to są, to jak w Warszawie, to wszystko ma długą historię, więc to jest, odpowiadając na twoje pytanie, to jest pierwszy przyczynek do tego, znaczy, że te teksty układają się tak, że ja miałem inklinację do zajmowania się raczej lewą stroną historii inteligencji polskiej i dlatego tam nie ma też kilka postaci, które robiłem, albo które by powinny być w takiej książce. Mówię o tym dlatego, że robił te zajęcia wtedy Tomek i to by się złożyło na pełen wachlarz, bo myśmy nikogo nie pomijali. Ale po drugie też to wynikało też z innej sytuacji. Lewica była 20 lat czymś innym niż jest teraz. I ta lewica nowej jeszcze nie było takiej, jaka jest teraz, a tamta dzisiaj raczej jest nazywana stroną liberalną i to wyrastała z takiej historii dużej inteligencji liberalno-lewicowej. Kiedy ja pisałem tę książkę, żył jeszcze i Szacki, Jedlicki, nie wiem, bardzo wielu ludzi odeszło już. Ta formacja dzisiaj, ona przeszła pewną jakby ewolucję. Mówię o tym dlatego, że ona była o wiele ważniejsza dla nas jako problem, niż teraz jest. Te 15-20 lat, które minęło od tych tekstów, to są dwie kadencje rządów prawicy w Polsce. To jest Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest bardzo wiele innych rzeczy, które też zmieniły proporcje, które istnieją w polskim życiu publicznym i w polskiej kulturze. Więc tu się może trochę tłumaczę z tego, że jak przeczytałem sobie wstęp, który wtedy napisałem, to mówię o tym, że duch tchnął, kędy chciał zawsze, tchnie, kędy chce, ale że w polskich warunkach dawał przewagę lewicowej inteligencji przez dużą część XX wieku w sensie takiego sprawowania rządu duszy intelektualnego. To nie wygląda już z tej perspektywy 20 lat aż tak, chociaż w historii XX wieku i przełomu XIX i XX się nie zmieni. Znaczy tam zawsze będzie Brzozowski, Żeromski, będzie Miłosz. No lewica dzisiaj dostała Tokarczuk. Tak no powiem. Nie jest to gigant intelektu porównywalny z Brzozowskim jednak. To ja jest raczej nawet z Miłoszem. Powiedziałbym raczej jest to dobra pisarka. To na poziomie refleksji takiej przy całym szacunku dla ich dokonań pisarskich, to wydaje mi się, że takiego eseju o Oldze Tokarczuk byś nie napisał, jak napisałeś tutaj, bo tam nie ma takich treści. Być może o biegunach dałoby się taką książkę, taki esej napisać i byłby to esej o, powiedziałbym, jednak New Age'u właściwie. Ja bym chciał zamknąć dyskusję na temat Olgi Tokarczuk, ponieważ nie jestem w niej mocny. Ona jest, muszę to wyznać ze smutkiem, dla mnie zbyt trudna. Wolę się zajmować Miłoszem. No dobrze, to padło tutaj nazwisko, które jak przeczytałem to naprawdę prawie, bo to się dobrze czyta, to przeczytałem to prawie ciągiem, tę książkę, to jedno mnie w niej uderzyło. Znaczy są różne rzeczy, które mnie zainteresowały, ale jedno mnie w niej uderzyło. Wyjątkowo złowroga rola, jaką odgrywa tam drugoplanowy bohater Stanisław Brzozowski. Wydaje się momentami, on się pojawia w tekstach o Żeromskim, o nie tylko, jeszcze się pojawia jako punkt odniesienia w tekście o Sienkiewiczu. Mam wrażenie, że jest takim po prostu... mówiąc pół żartem, uosobieniem tych to teraz, żeby było ostrożnie, to powiem. Co może się stać z lewicą, jak pójdzie w niewłaściwą stronę, nazwijmy ją, zbliży się w stronę totalitarną, bo jakby taką odstawiasz tezę, może nie wprost, a może nawet wprost, że odcinając się od korzeni tradycji tej dawnej formy polskości, no są różne sposoby, ale bardzo niebezpiecznie Brzozowski dryfuje w stronę jednak komunizmu. To jest, być może dzisiaj bym tego tak ostro nie napisał, bo
Brzozowski jest po prostu jednym z najważniejszych autorów polskich XX wieku. To jest po pierwsze. Znaczy to jest tak, że tu jeszcze jest jedno założenie, które stoi za tą książką. To założenie jest takie, że polska inteligencja uczyła się myśleć politycznie, czytając tak naprawdę literaturę. To jest, ponieważ utraciliśmy państwo i możliwość wychowania ku polityczności poprzez pełnienie funkcji państwowych, szkoły wyższej i tak dalej, to inteligenci czytali książki i się przez to stawali politycznie jakoś, zajmowali jakieś stanowisko. I temu służył i Żeromski, temu służył najpierw Mickiewicz, wielka tradycja romantyczna, potem pozytywiści. Przecież gdyby pozytywiści żyli w normalnym polskim państwie, to oni by byli po pierwsze w sensie społecznym, oni by zajmowali stanowiska publiczne, oni by byli posłami, nie wiem, czy taki Świętochowski na przykład miał temperament, gdyby był młody, to by poszedł do parlamentu. I w sensie politycznym oni by byli liberałami, bo oni reprezentowali taki XIX-wieczny liberalizm postępowy. A ponieważ nie mieli parlamentu, nie mieli możliwości oddziaływania, to musieli tym ezopowym językiem literatury opowiadać treści polityczne. To samo było potem z Młodą Polską i w zasadzie do czasów PRL-u to tak działało, bo i Herbert był polityczny, i Miłosz był polityczny. W tym sensie też Tokarczuk jest i będzie polityczna. Znaczy jej Nagroda Nobla tutaj odgrywa pewną rolę. Dlatego, że oni pełnili rolę, jak to pisze w książce, nomotetów, używając greckiego słowa, prawodawców, wychowawców. To oni uprawiali taką paideję obywatelską Polaków i Brzozowski jest tutaj jedną z najważniejszych postaci, bo on wychował pewne pokolenie, oddziaływał na nie i nie był tak całkiem jednoznaczny. To znaczy ja pokazuję, tak jak powiedziałeś, że pewne sposoby jego myślenia były takie bardzo groźne, ale oczywiście wszyscy wiemy, że był i też... Obserwujemy je też dzisiaj, bo też trzeba dodać, że jakby ja to nie, dlatego tak ostrożnie, żeby nikogo nie obrazić, formułuję myśli, ale chodzi o to, że ta formacja intelektualna miewa taką tendencję właśnie do stygmatyzowania innych sposobów myślenia i tak dalej, nieuznawania ich za równoprawne z jakichś różnych powodów, które ty wymieniasz. I ty to pisałeś o przeszłości, a to się cały czas przecież dzieje. Znaczy, zawsze mnie fascynowała absolutnie niesprawiedliwa i paradoksalna krytyka Brzozowskiego skierowana w stosunku do Sienkiewicza, która weszła jako pewien archetyp do polskiej kultury i każdy inteligent do dzisiaj klepie pewne argumenty wymyślone w legendzie Młodej Polski w stosunku do Sienkiewicza, że on był prowincjonalny, zaściankowy i tak dalej. No, człowiek, który miał samego Quo Vadis we Francji ponad 300 wydań, który dostał Nobla, jeździł do Ameryki, był międzynarodowym celebrytą kulturalnym. To jak, nie wiem, on był jak Pavarotti skrzyżowany z wielkim pisarzem. On budził takie emocje. Był sławny w ogóle, europejski, nie wiem, znaczy no miał pozycję nieprawdopodobną, bo oskarżany o zaściankowość przez faceta, który umierał na suchoty gdzieś we Florencji. Jakby dysproporcja tej walki mnie zawsze fascynowała, chociaż nie odmawiałem też słuszności pewnym zarzutom Brzozowskiego. Tylko że Brzozowski, tak jak ja zacząłem mówić o tym, że te Legenda Młodej Polski ma taki stosunek do tradycyjnej polskości, on tu potrzebuje Sienkiewicza, żeby to zilustrować, że unowocześnienie Polski oznacza likwidację tradycji. On zaczął zmieniać to stanowisko pod koniec życia i nigdy się nie dowiemy, jak by się zachowywał na przykład, gdyby dożył I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Ja sobie potrafię wyobrazić, jeżeli czyta się jego późne teksty, żeby raczej nie okazał się komunistą w tych warunkach, bo tak jak w późnych tekstach przechodzi na stronę katolicyzmu i jakby idzie w stronę chrześcijaństwa, tak w późnych tekstach, to nie ma już o tym w książce, jest w innych, które później napisałem, a które później pewnie rozwinę, bo to jest, tak mi się wydaje, jakby, że Przedwiośnie Żeromskiego, to wtedy mi nie przyszło do głowy, jest w pewnym sensie jakąś polemiką i dialogiem z Brzozowskim, którego już nie ma na świecie. Ale to w jakimś sensie tutaj jest napisane. Jest, bo to jest... Może tak nie do końca jakby, wprost. Bo
W jednym zdaniu powiem, o co mi chodzi. Brzezowski chciał, żeby Polacy dorośli wielkością, unowocześnili się i stali tacy, na przykład jest jego taki tekst o współczesnej literaturze rosyjskiej, pisany niedługo przed śmiercią, gdzie on czuje, wyczuwa, że Rosja zrywa się do jakiegoś potężnego, wielkiego skoku. Jak ten tekst się czyta, to się czuje, że on przeczuwa w Rosji, że w Rosji idzie na imperialny bolszewizm, że to jest coś wielkiego. I że żeby stawić temu czoła, Polacy muszą odrzucić tę swoją bezmyślną, sarmacką tradycję i muszą się stać nad Polakami, bo tylko wtedy będą w stanie wygrać z Rosjanami. A co mu pokazuje Żeromski, jakby w tej takiej dyskusji? Wygrała na Włoch. Wojny z bolszewikami nie wygrali nadludzie, tylko wygrali ci, co się, że tak powiem, jakby taka bezmyślna polska szlachetczyzna, która znów, jak to w polskiej historii, napięła się do granic heroizmu. I on to odkrywa jako pewien, Żeromski mówię, jako pewien paradoks, którego nie był w stanie przewidzieć Brzozowski. Bo Brzozowski dlatego się wściekał, bo myślał, że sienkiewiczowska Polska nie będzie w stanie wygrać. Ona będzie tylko w stanie przegrywać, tak jak przegrywała zawsze. A Żeromski opisuje w Przedwiośniu, że właśnie taka wygrała wojnę z bolszewikami, czyli z tymi Rosjanami, których on opisywał jako tych nadludzi, którym trzeba będzie stawić czoło. No jak mówię, Brzozowski nie dożył wolnej Polski, to by było ciekawe, jakby na to reagował, ale tutaj myślę, że byłby po stronie na propostwie w Wyszkowie, bo jego całe pisarstwo późne to było pisarstwo, które przekonywało, że żeby polski robotnik, ja dlatego go przeciwstawiam Miłoszowi tutaj mimo wszystko w tym tekście o Miłoszu, bo on był optymistą, uważał, że polski socjalizm, polski robotnik i inteligent będą w stanie kształtować to, co on nazywał pozaludzkim, jak się natężą i jakby będą w stanie tworzyć historię, ale że oni sami w sobie znajdą tę siłę i że instrumentem kształtowania rzeczywistości jest państwo narodowe. U Brzozowskiego ten wątek na koniec jest praca. Praca, ale praca w ramach państwa narodowego to jest coś, co Żeromski nazywał wróży pracowiskiem. Znaczy, że naród ma się stać pracowiskiem, tą pracownią, która będzie zmieniała rzeczywistość, demokratyzowała, unowocześniała i tak dalej. I on to zakładał, że instrumentem tego będzie państwo narodowe, a komuniści byli inni. On by tutaj był raczej, potrafię sobie wyobrazić, że byłby tak jak Żeromski wstrząśnięty tym, że ci socjaliści, z którymi on dyskutował przed I wojną światową, okazali się w gruncie rzeczy na końcu zdrajcami. Znaczy, że ściągnęli bolszewicki najazd na siebie. On tam mówi, że właśnie, że to jest ohydne, jeżeli ktoś ściąga na ojczystą ziemię obcy najazd. Więc Brzozowski jest, potrafi być niesprawiedliwy, okrutny i bezwzględny, ale jest w nim też jakaś wieloznaczność i to też jest tak, że to jest ktoś bardzo, to jest ktoś, kogo myślenie jest silne. A jeżeli myślenie, które broni tradycji, ma być silne, to ono nie może się, że tak powiem, taplać w swoim, tylko siłować się z silnymi. Bo tylko w ten sposób się gimnastykujemy i dochodzimy do formy, w której jesteśmy w stanie odnosić zwycięstwa. Bo to, że moralnie jesteśmy zwycięzcy, zawsze to jest jasne, ale chodzi o to, żeby jeszcze w starciu odnieść zwycięstwo. I Brzozowski jest jedną z takich osób, które niezależnie od tego, że są historyczne, pozostały w przeszłości, to jak się z nimi mocujemy, to nabieramy siły. Na przykład do obrony tradycji przeciwko tym, o których ty mówisz, że cały czas powraca taka pokusa modernizacji poprzez likwidację tradycji. I właśnie, bo jakby najważniejszym tematem tej książki i bardzo ciekawy sposób ujętym jest jakby pomysł modernizacyjny na Polskę, tak? I właściwie wychodzisz od Brzozowskiego i Sienkiewicza. I tutaj teraz robię takie postscriptum dotyczące tego, co powiedziałeś na temat Miłosza. Bo Miłosz, o którym ty piszesz, oczywiście jest taki, ale Miłosz jest jeszcze inny. Miłosz, tak jak i Brzozowski, tak jak i Leszek Kołakowski, w pewnym momencie przechodzi w ogóle na zupełnie inne pozycje. W swoich późnych tekstach eseistycznych, Ziemia Ulro i Widzenia nad Zatoką San Francisco, no okazuje się jednak
paradoksalnym obrońcą chrześcijaństwa i tradycji, tak? Takim mówiącym, że właściwie nic innego nie mamy, tak? Nie mówi tego wprost, ale właściwie taki jest wniosek. Podobnie było z Kołakowskim, który już nawet w takim wywiadzie Rzece, którego udzielił Zbigniewowi Menclowi, w pewnym momencie dociśnięty powiedział, że uważa się za chrześcijanina. No, ale Kołakowski, jedną z ostatnich rzeczy, jaką napisał, to jest książka o... Jezus ośmieszony. O Jezus ośmieszony, tak. To jest, to już to daleko w ogóle jakby poszedł w tę stronę. Dlatego jakby mówię tutaj o tej paradoks, znaczy o tym, że obaj ci wybitni bez wątpienia myśliciele i ten tu jeden wielki poeta, być może najwybitniejszy poeta polskiego języka XX wieku, są tacy, którzy tak uważają, przeszli dość podobną drogę. Natomiast ja chcę nawiązać do Sienkiewicza i Brzozowskiego, dlatego że cały czas tam jest w tle ta myśl i to jest myśl, która jest mi bliska, że Brzozowski przy całym swojej wielkości intelektualnej, niewątpliwej wielkości intelektualnej, niewątpliwym talencie pisarskim, bo to był niezwykle utalentowany człowiek, to jakby jego wpływ na elity intelektualne, czy też początku XX wieku, czy też II Rzeczpospolitej, był tak przemożny, że ukształtował je w pewnym duchu i jakby można, czy też powiedzmy, no Brzozowski, do którego przyłącza się Żeromski, to już jest dwóch gigantów, tak? Tymczasem z drugiej strony mamy tego Sienkiewicza, przez nich napiętnowanego i pogardzanego, który jest przez nich napiętnowany i pogardzany, bo proponuje Polskę zdziecinniałą. Tymczasem to nieprawda, znaczy on proponuje, czy ten spór wraca dziś, ten spór był 30 lat temu i ten spór był w II Rzeczpospolitej, tak? On proponuje modernizację na inny sposób. Ale bo to chodzi, jednym z tematów też naszych, tak jak 20 lat temu żeśmy rozmawiali, to było właśnie zdefiniowanie modernizacji, wyjście poza taką fałszywą opozycję, że to, co jest po prawej stronie, to jest reakcyjne, czyli broni tradycji, zaściankowości, zdziecinnienia i tak dalej, a to, co jest po drugiej stronie, jest postępowe, progresywne, nowoczesne. W tej książce trochę piszę o tym, to miejscami jest rozrzucone, że po pierwsze to jest tak, że od bardzo dawna polska inteligencja i lewicowa, i prawicowa spiera się o formuły nowoczesności, a nie o to, że jedni bronią tradycjonalizmu, a drudzy bronią nowoczesności. Bo jak spojrzeć na spór sprzed 120 lat pomiędzy socjalistami a endekami, to nie był to spór o to, jak ma wyglądać, znaczy, że jedni bronili, że tak powiem... Status quo, a drudzy chcieli zmodernizować. Nie, to były dwie walczące ze sobą wizje modernizacji. Przecież nomen omen w książce, nomen omen w tytule książki Dmowskiego, takiej wielkiej publicystycznej książki Myśli nowoczesnego Polaka, jest zawarta nowoczesność. I co on tam pisze? Że Polacy powinni się stać Anglikami, że powinni przejąć przemysł, burżuazję, banki i tak dalej, rozwijać moc jakby. Rozwijać, przytrzymywać i potęgować takie każde duże zachodnie społeczeństwo, a wzorem dla niego byli Anglicy. Z parlamentaryzmem zresztą i tak dalej. I nieprzypadkowo dlatego też to on był sojusznikiem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, liberalnych demokracji w I wojnie światowej, a Piłsudski był sojusznikiem Kaisera. Oczywiście obydwaj się uzupełniali, to tam można długo o tym mówić, ale przeniesione do naszych czasów to pytanie o modernizację było kluczowe. Wtedy się wydawało kluczowe, dlatego że ta książka powstawała, te teksty są z przełomu lat 90. i 2000. Za sobą miała, tak mogę powiedzieć w sensie intelektualnym, straszne lata 90. i transformację, która była przeprowadzona w takim założeniu, że modernizacja ma zlikwidować tradycję polską, która jest garbem i balastem na drodze do unowocześnienia Polski. Znaczy westernizacji. No, powiedzmy jeszcze dalej, to znaczy ja pamiętam te... To wciąż pokutuje, mam nadzieję, że już w nielicznych głowach, ale jednak była taka myśl, że w zasadzie kultura polska, skoro ma być dobra, to sobie sama poradzi. To znaczy udział państwa w jej
kształtowaniu. A to jest osobny wątek, słuchaj, bo to jest tak, że neoliberalizm jest tak, że... Ale to jeszcze trzeba dopowiedzieć, bo jeżeli sobie nie poradzi, to jest nic nie warta, tak? No bo to jest laissez-faire. Znaczy, krótko mówiąc... Laissez-faireizm w sferze wartości. Znaczy, to jest tak, że jest pełna konkurencja i wolna Amerykanka. Kto jest lepszy, przetrwa, słabi zginą. To był nastrój lat 90. I te teksty były pisane z takiego przekonania, że po pierwsze to jest tak, że nie będzie prawdziwej modernizacji, jak nie zrozumiemy korzeni, jakby mocnych, ontologicznych korzeni tego, co czyni Polskę Polakami, bo to było, jest i przetrwa i tylko lepiej może się udać modernizacja, jeżeli odczytamy właściwie polską tradycję. Ona nie jest żadnym balastem, tylko jest darem i dziedzictwem, a w sensie takim, używając języka socjologicznego, zasobem. To jest nasze oparcie, to jest coś, co nam daje taką odskocznię. I to dlatego mówiłem, że te teksty trzeba pamiętać, że kiedy je pisałem, nie było tego wszystkiego, co udało się zrobić przez 20 lat, a przez 20 lat mentalnie udało się zmienić jakby to podejście. Darek jak za AWS-u, że tak powiem, robił kampanię billboardową, taką bardzo delikatną z dzisiejszej perspektywy. Jaki to był tytuł? To jest Bohaterowie naszej wolności. Boże, co w tygodniku powszechnym wypisywano, jak odsądzano od czci i wiary w ogóle, co Magdalena Środa pisała, tak, i sążniste teksty, to dzisiaj to w ogóle jest taka, to była bardzo delikatna akcja, jeżeli... Frankensteinem patriotycznego, tak? I jeszcze są patriotyzm w ogóle, które... To skala zmian, które zaszły przez tych 20 lat jest bardzo duża. Ja mam nadzieję, że tą książką też się lekko do tego jakoś trochę przyczyniłem, pokazując choćby, znaczy walcząc o to, że ta tradycja intelektualna jest o wiele bardziej skomplikowana i że nie należy jej wyrzucać tak na śmietnik. Wtedy zaczynaliśmy, teraz to jest po 20 latach zmiany zaszły naprawdę daleko. Jest dużo lepiej pod tym względem. Dlatego, że ten język... Ja pamiętam, jak myśmy wpuścili w obieg pojęcie polityki historycznej. Boże, co się działo w ogóle? Co to było? Jakie to straszne było i w ogóle? Jaki to był faszyzm, stalinizm? Jaki to było w ogóle... się śmiać. I dziś zdarzają się takie miejsca, dzisiaj jak ktoś się nie zgadza, bo po pierwsze było tak, najpierw była taka reakcja, żadnej polityki historycznej, bo to jest totalitaryzm. Potem było tak, przecież zawsze była polityka historyczna, tak? Nasza, tak? A potem było, polityka historyczna, polityka pamięci, to przecież normalne. Tylko sobie każdy wybiera taki związek frazeologiczny, który bardziej go osadza w jego obozie, a w gruncie rzeczy chodzi o to samo i to już zostało zaakceptowane. Oto nie trzeba przekonywać ludzi o tym, że państwo ma nie tylko możliwości, ale i moralny obowiązek wobec wspólnoty politycznej, żeby prowadzić politykę historyczną, bo każde państwo normalne zachodnie prowadzi własną politykę historyczną i po prostu to jest taka polityka jak społeczna, obronna, nie wiem, ekonomiczna, jakakolwiek inna. No i polityka kulturalna, tak? To znaczy teraz już przy tym wszystkim, wszystko w czym żyjemy jest w zasadzie kulturą i myślę, że jednak te 20 lat tyle zmieniło, może nawet mniej niż 20, myślę, że to jednak 10-15 lat temu się stało, że jednak zrozumienie tego, że polityka kulturalna państwa jest niezbędna, tylko ewentualnie można się z nią nie zgadzać albo zgadzać w jakichś zakresach, myślę, że teraz jest powszechne. Natomiast cały czas wracam do Sienkiewicza i do Brzozowskiego, bo ty tam piszesz taką rzecz, o której nie miałem pojęcia. Wtedy chyba tego tekstu akurat nie czytałem, tego Sienkiewiczu. I ty tam piszesz o tym, że jaka była rola Sienkiewicza w uobywatelnianiu, nie elit, no bo one tego nie potrzebowały, tylko zwykłych chłopów, znaczy no po prostu tych warstw niższych, no bo to było wciąż społeczeństwo klasowe, mówimy o drugiej połowie XIX wieku. To jest niezwykle ciekawe. Otóż jak ja się na tym, bo no wiadomo, że ty piszesz tutaj o dawnych książkach, o dawnych autorach, ale tak naprawdę piszesz o tamtej Polsce sprzed 15 lat. No nie trzeba chyba tego tłumaczyć, no bo to nawet zresztą czasami tam jest wprost coś powiedziane. I ty o tym mówisz, a jednocześnie
jak sobie dzisiaj to uświadomimy, to z grubsza rzecz ujmując, taki ten przekaz sienkiewiczowski, w cudzysłowie, mówię to w cudzysłowie, dla uproszczenia, no bo nie będziemy już tu wchodzić w takie aż detale, aż tyle czasu nie mamy, żebyśmy mogli to wszystko przedstawić ze szczegółami, wciąż dobrze trafia do ludu polskiego, tak? To znaczy wciąż jest tak, że ludzie chcą żyć w dworku, to jest taki wizualny symbol tego, o czym mówimy, ale jednocześnie wciąż uważają te wzorce, czy to historyczne, czy to wzorce, nie wiem, piękna, za swój pewien cel, za swój ideał, znaczna część ludzi, ale też wzorce bohaterstwa tamtego, tak? Czyli wciąż po tych 30 latach wolnej Polski, czyli po 15 latach od napisania tej książki i po 100 kilkudziesięciu latach od tego momentu, kiedy powstały książki Henryka Sienkiewicza, wciąż to on, umowny Sienkiewicz, trafia do serc prostego ludu ze swoją wizją Polski, bohaterstwa i odwołań do tradycji, a nie Brzozowski. Brzozowski w uproszczeniu, cały czas mówimy w uproszczeniu, wciąż trafia do elit. No tak. I tutaj jeszcze taka uwaga, bo to jest tak, że Brzozowski raczej z płomieni niż z idei, czyli takiej książki jego filozoficznej, podstawowej, która jest trudna, a płomienie można o wiele łatwiej przyswoić i one mają taki o wiele bardziej publicystyczny wydźwięk. Ja dlatego powiedziałem, bo to o dworku, ten dworek mnie tam fascynował, on się pojawia jako temat kilka razy. Tak, ty o nim piszesz wprost. Kilka razy, tak, dlatego że historyk przyjdzie i powie, i będzie miał zawsze rację, ale historyk jest takim popsuj zabawą w takich okolicznościach, no że przecież to jest tak, że większość Polaków ma plebejskie korzenie i tak dalej, i że w sensie społecznym to mało kto, w takim socjologicznym, znakomita większość społeczeństwa nie ma przodków, którzy żyli w modrzewiowych dworkach w XVII wieku czy w XVI. A z drugiej strony tak naprawdę chodzi o siłę mitu, bo mit odgrywa wielką rolę w życiu zbiorowym, tylko mit rozumiany inaczej niż w sensie potocznym jako nieprawda. Mit jest obrazem, w którym ludzie się rozpoznają i którym chcą uczynić swoim. A żeby się w tym rozpoznać, to musi w tym obrazie znajdować się kwintesencja jakaś sposobu życia, który tych ludzi jednoczy na przestrzeni setek lat, niezależnie od tego, czy to jest wiek XVI, XVII czy XXI. I w mickiewiczowskim Grzybobraniu, w scenie, o której pisał Darek kiedyś, w scenie zabawy jabłkami na strychu, gdzie się suszyły jabłka w Nawłoci u Żeromskiego oraz w zbiorowym grillowaniu w długi weekend w trzeciej RP, pomijając, że to grillowanie jest mniej estetyczne niż... Sensy są te same. Sensy są te same i one, po pierwsze, to jest piękno polskiego takiego życia zbiorowego, wdzięku pewnego, który zawsze tutaj... Jakim cudem na przykład Polska spowodowała, że dziesiątki tysięcy niemieckich, austriackich, ruskich, żydowskich rodzin zasymilowały się do polskości w czasach, kiedy polskość nie dawała kariery w wojsku, na uniwersytecie, w policji, państwie, administracji i tak dalej. No to była ta pewna taka, ten urok polskiego życia, który tutaj ciągle się utrzymuje. Żeby dotrzeć do sensu tego uroku, tego smaku, tego piękna, potrzebne są obrazy, które nie przenoszą prawdy w sensie statystyczno-aptekarskim, tylko przenoszą sensy. I dwór jest takim, dwór jako pewien model życia, do którego dążą także ci, którzy budują domek z gankiem o 3 metry od ulicy, nie wiedząc, że musi być przed nim gazon, podjazd i tak dalej. A najlepiej, żeby jeszcze park był po drugiej stronie, no bo kto dzisiaj takie rzeczy jest w stanie zapewnić. Ale oni też oddają pewien hołd i podziw dla tego obrazu, w którym się odnajdują. Oni się nie odnajdują w innych obrazach, bo to jest kwintesencja tego, co ta kultura przez setki lat najlepszego stworzyła. O tym pisał też
Marek w swojej książce Ostatniej Północ, Południe. To jest oddziaływanie bardzo głębokich sił działających poprzez generacje. Nie będziemy od tego mądrzejsi. Możemy to spróbować zrozumieć i uczynić swoim. Jeżeli to porzucimy, będziemy po prostu, że tak powiem, złymi dziedzicami. Nie okażemy się dostatecznie godni. To nie oznacza, że musimy być bezkrytyczni, że nie musimy pokiwać głową nad zarzutami Prusa w stosunku do Sienkiewicza, że nie potrafił pokazać procesu społeczno-gospodarczo-politycznego i z tej złości napisał Faraona, który jest przecież ukrytą polemiką z tą historiozofią i tak naprawdę jest też książką, która dzieje się co prawda w starożytnym Egipcie, ale pokazuje historię Polski w pewnym sensie. Też w tych ezopowych warunkach zaboru rosyjskiego. Można na różne sposoby to chwalić i się z tym spierać, ale to zawsze musi być znane za swoje. I ten wczesny Brzozowski, taki, ja daję tam cytaty z jego publicystyki z 1905 roku, to tam, który pisze, że za wszelką cenę trzeba złamać dominację szlachetczyzny w naszej kulturze. I nie ma takich nie ma takiej ceny ani takich poświęceń, które nie trzeba by zapłacić, żeby osiągnąć ten cel. No on brzmi złowrogo, bo on nie rozumie, że za 15 lat będzie taka rzeczywistość, która zrozumie to dosłownie i będzie ludobójcza. Zrobi to w Rosji. Ludobójcza, a potem spróbuje to zrobić w Polsce. Tak, to znaczy, że to, co staje się, że to, co jest retoryką publicystyczną, może być ludobójczym programem politycznym. Ja tutaj mam taką nadzieję, że on gdyby zobaczył to na własne oczy, tak jak zobaczył Żeromski w 20 roku, to by po prostu to odrzucił, ale to mówiłem o tym wcześniej. I stąd ten Sienkiewicz triumfuje. Triumfuje. Ja bardzo lubię sobie czasami, jak jestem mam trochę czasu, jestem w Pałacu Staszica, zejść do biblioteki Iblowskiej, Instytutu Badań Literackich, bo oni tam mają coś takiego, co jest absolutnym skarbem w czasach digitalizacji. Tam w sali czytelni są po prostu roczniki z miesięczników i tygodników od XIX wieku przez PRL do Wolnej Polski. Tam na przykład są wszystkie kultury, nowe kultury, przeglądy tygodniowe. Tam jest Biblioteka Warszawska, Ateneum, Krytyka, ale ta wydawana ta sprzed I wojny światowej. I ostatnio sobie przeglądałem Kulturę, podstawowy tygodnik kulturalny lat 70., potem jeszcze 70. przede wszystkim, bo 80. to nie. I natrafiłem na teksty, które krytykowały Hoffmana za potop. Że nie pokazuje społeczno jakby wielkich przebiegów, procesów i tak dalej, że ten kmicic jest tylko taki i tak dalej. To wszystko jest, to wszystko takie samo, wszystko się odtwarza. Profesor Mentzfeld, którego bardzo cenię, wydał znowu drugi tom Przedwierzchnia czy Potopu i znowu atakuje Sienkiewicza. No, dla Andrzeja Mentzfela jest Brzozowski jest absolutnym idolem intelektualnym, to do tego nie mam wątpliwości. No, napisał, chodziłem do niego na seminarium, tak, to wiem. Napisał przecież teraz, wyszła parę lat temu, bo największa książka, jaka została o Brzozowskim napisana, ta jego monografia. Ale w tym sensie mówię o tym, że Sienkiewicz może już nie być czytany, bo młodzież nie przyswaja tego rodzaju literatury. Zresztą ostatnio tak żeśmy rozmawiali w jakimś gronie i ktoś zauważył, że sama ilość odniesień do kultury klasycznej, która jest w tekście Sienkiewicza, powoduje, że młode pokolenie w zasadzie nie jest w stanie zrozumieć niektórych metafor, no bo Hektor Kamieniecki, który jest takim jak związek frazeologiczny, najpierw trzeba wiedzieć, że Kamieniec zamienia się w Troję, prawda? A dopiero potem Wołodyjowski staje się Hektorem i tam jest pełno takich rodzajów odniesień. Filmy, ekranizacje też trochę odsuwają się w czasie, chociaż ja jestem wielbicielem Hoffmana i nigdy już w Polsce nie zrobi się filmu, do którego uszyto 27 tysięcy kostiumów po prostu. Potopie, i szykowano, tak? I szykowano go 4 czy 5 lat, bo już nie ma... Ileś pułków wojska w tym uczestniczyło też.
sowieckiego zresztą, tak, bo to były te pułki, bo przecież Mosfilm miał taki specjalny pułk, jakby takie oddziały wojskowe, które grały w jego filmach wojennych. Przecież Bondarczuk by nie nakręcił Wojny i Pokoju z bitwą pod Borodino filmowaną z helikopteru, gdzie nie było żadnych przecież efektów komputerowych, to wszystko jest analogowe. Znaczy, że te wszystkie tysiące żołnierzy są ubrane w mundury i naprawdę strzelają. To w ogóle nie ma na to takich pieniędzy. Nie wiem, ile kadencji PiS musiałby rządzić, żeby zrobić tyle taką rządził, produkcję. Tyle rządził nie będzie. żeby 5 lat film robić i jak mówię, tysiące kostiumów i tak dalej. Żartuję, ale oczywiście filmów też już jakby mniej ogląda, chociaż ja je bardzo lubię, a mimo wszystko ten duch żyje. Żyje, bo tak jak powiedziałeś, on cały czas się jakoś odtwarza. On nawet żyje jeszcze bardziej, to znaczy jak ja się nad tym zastanawiam, no to oni może już nie czytają tego Sienkiewicza. Może nawet nie oglądają Potopu. Może nawet nie oglądają Potopu. Bo jak wiesz, to zresztą też w twojej książce jest, był to przynajmniej w mojej rodzinie taki rytuał świąteczny. No w mojej też. Że no to właśnie ty o tym piszesz. Nie wiem, czy to wciąż funkcjonuje. Boję się, że nie. Ale ja sobie oni, z płyty puszczam. Ale oni wiedzą, że husaria to jest coś pięknego i oni na te mecze, bo to są, nie wiem, no z grubsza ci sami ludzie, tak, mówię, że z grubsza, tak, na te mecze zakładają te husarskie skrzydła, chodzą na Marsz Niepodległości, oczywiście tam chodzą różni ludzie, ale to jest dużo bardzo młodych ludzi, którzy wybrali tę sienkiewiczowską formę patriotyzmu też, tu nawet więcej niż formę tego dworku jako ideału, ale ten właśnie taką, tego Kmicica, tego pana Wołodyjowskiego, nawet jak oni nie do końca wiedzą, kto to jest Hektor Kamieniecki, to im się wydaje no właśnie może czymś pięknym, tak, i właściwym. Tak należało powiedzieć chyba. No tak, i nie mam z tym kłopotu, to jest dobrze, że to się udało. Ja bym jednak też zawsze chciał, żeby jakaś odrobina w tym pięknym stopie, że tak powiem, szlachetnym, jakaś lekka domieszka Brzozowskiego też tam była. No to, oczywiście, że dobrze by było ten krytycyzm zachować, ale tutaj myśmy się wdali w rozmowę o tych dwóch panach, Sienkiewiczu i Brzozowskim, bo to jest chyba najbardziej wyraziste starcie i ten Brzozowski rzeczywiście jako taki patron intelektualny, czasami wręcz zły duch tu się pojawia. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, że to są też teksty o... Jest bardzo fajny tekst, który mi się bardzo podoba, o Lalce Prusa, jako powieści o transformacji ustrojowej. No, ustrojowej, można powiedzieć, no... O modernizacji takiej. O przejściu właściwie od feudalizmu takiego do gospodarki kapitalistycznej. To tak należałoby powiedzieć chyba. No bo to też jest próba złapania tej atmosfery lat 90. Ja tam wychodzę z takiego bardzo prostego założenia, że nie wiem, kiedy państwo czytali ostatni raz Lalkę, a to nie jest tylko powieść o nieszczęśliwych i miłości, to jest też w znacznym stopniu powieść o pieniądzach. Znaczy tam wszyscy bez przerwy liczą pieniądze, obliczają procent od kapitału. Ale pamiętaj, że tak jest też u Balzaka. I dlatego dzieło Piketty'ego, który jest dzisiaj nowym Marksem, naszpikowany jest cytatami z Balzaka. Dlatego, że to jest świat o świat rządzony przez kapitał i bogactwo. I to jest temat Prusa, tak jak u Balzaka i tak jak Piketty'ego, który pokazuje, jak się zmienia kapitalizm, ten późny kapitalizm na przełomie XX i XXI wieku. Więc w tym sensie bo to oczywiście tak zawsze mówili, że to pozytywizm, że po powstaniu styczniowym i tak dalej, te wszystkie te szkolne odczytania doskonale pamiętamy, no ale to też jest właśnie powieść o transformacji. To jest społeczeństwo, które jest absolutnie mielone i na nowo jakby każda forma stara przestaje istnieć i te stare formy są na nowo budowane poprzez moce kapitalistycznej modernizacji. I w tym sensie w latach 90. to było ciekawe tak spojrzeć na Lalkę. My dzisiaj żyjemy już w innej sytuacji, bo modernizacja i transformacja nie są już czymś takim jak w latach 90. Bo się dokonały. Bo się dokonały i w pewnym sensie transformacja jako proces się zakończyła,
na naszych oczach w ostatnich latach, jako pewien taki proces, jako pewien proces, który opisują socjologowie. To już jest rzeczywistość, która ma 30 lat. Ona oczywiście się zmienia, nigdy nie będzie stała, jak to zawsze, ale, ale w tym sensie ona się dokonała i co więcej, jest o wiele więcej świadomości w stosunku do tego, że te siły ślepe powinny być kontrolowane. To też jest, to też jest związane. Ten tekst, to też jest znak czasu, to znaczy ten tekst, to są ostatnie, moim zdaniem, 5-7 lat. I tak się dziwnie złożyło, że w tej sprawie, to rzeczywiście jest paradoksalne, zgodziła się lewica z podznaku prawdziwej krytyki politycznej, no jednak z prawicą intelektualną. Tak, to prawda. Ten tekst z tej perspektywy on był pisany w czasach, kiedy neoliberalizm był jednak religią jeszcze obowiązującą. To znaczy takie zaklęcia rzucane, że kapitał nie ma narodowości, że państwo nie powinno ingerować, że procesy są to jest rodzaj samoorganizacji, że to musi się samo zrobić wszystko, że bogactwo będzie skapywało, że to, tak jak mówili neoliberałowie w krajach anglosaskich, były te dwie metafory, że albo że woda spływa z góry fontanny z góry na dół, albo że fala przepływu podnosi wszystko, co stoi w porcie, to znaczy i kajaki, i pancerniki, tak, że wszystko idzie do góry. Co oczywiście nie było do końca prawdą, szczególnie po doświadczeniu lat 90., a to też z tej perspektywy się zmieniło. Ale spojrzeć na lalkę jako po prostu na literackie arcydzieło, bo to jest wielka powieść. Jednocześnie o tym już nie piszę, ale też serial z lat 70. jest wspaniały. Ja osobiście wolę o wiele bardziej od Hasa w filmowej wersji. Co prawda Dmochowskiego bardzo lubię i Tyszkiewicz, ale wolę Kamasa i Braunek. Mimo wszystko ja należę do tej frakcji, która jest w mniejszości, że woli Braunek i jako Izabelę Łęcką i w Potopie, bo na ten temat zawsze były wielkie wojny. Bardzo dobry film. No to jeszcze powiem, że są też teksty o Dmowskim, a o nim wspominaliśmy, że Romskim o nim też wspominaliśmy, o Rejmoncie, którym nie wspominaliśmy. Ale to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ja tutaj muszę powiedzieć, że dokonałem małego odkrycia i to pamiętam potem właśnie, dopiero było wydane i wznowione, tylko nie znalazłem śladu, czy Orwell mógł na to trafić, dlatego że książkę o antybolszewicką, o buncie zwierząt, przeciwko władzy totalitarnej, która została zaprowadzona. Zupełnie zapomniana książka. Zupełnie zapomniana książka Rejmonta. Jego ostatnia duża powieść, antybolszewicka, to był bunt właśnie. Dokładnie o buncie zwierząt, które taki pies, u Rejmonta pies chciał zaprowadzić totalitarne porządki po zniknięciu ludzi. Najpierw było w imię Sprawiedliwości, jak zwykle. No, wszystko jest tak jak zawsze i Rejmont to przeczył i to była jego ostatnia rzecz. A ponieważ był noblistą, więc ta książka miała jakiś oddźwięk na Zachodzie, tak jak w normalnym takim systemie funkcjonowania literatury międzynarodowej, że jak noblista coś napisał, to miało jakiś oddźwięk. Może Orwell napisał to kongenialnie, ale nasz Rejmont był pierwszy. Też jak poznałem tę książkę, to też sobie to pytanie zadałem. Nie ma na to chyba żadnej odpowiedzi. Bo to Fronda potem wydała, jak ja ten tekst napisałem. Bo w ogóle nikt nie pamiętał, że Rejmont wydał tę książkę. Zresztą ten pies był zrobiony, miał tak, jak Che Guevara był na okładce. To tego nie pamiętam. Dodam jeszcze, że jest Słonimski, ale teraz chyba wszystkich wymieniłem bohaterów twoich tekstów, bo Miłoszu rozmawialiśmy. Słonimski też właśnie jako, w ogóle to jest ciekawe, jako autor książki antysowieckiej, bo to takiej... A podróży do... Tak, bo to jest taka książka o podróży do Sowietów, gdzie on opisał swoje wrażenia. Słonimski swoją drogą bardzo ciekawa postać. Jego wiersze są ciekawe. One może nie były tak bardzo dobre jako poezja, ale są bardzo ciekawym dokumentem epoki, w której powstawały. Takiego lewicującego liberalizmu, który jednocześnie był patriotyczny, bo Słonimski był patriotą. Wojsko Polskie, nie wiem, takie rzeczy. Alarm dla miasta Warszawy słynny. Tak, 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 tak. On był trochę inaczej, jeśli tak można powiedzieć, przyrządzany w tej legendzie, którą mu robiono już po wojnie. Ciekawa postać. No to teraz już ostatnia rzecz, o którą ja chcę zapytać. Jeśli państwo będą chcieli, to oczywiście
mają Państwo taką możliwość, ale jest tak, już Ty nawet, Ty też o tym piszesz, bo i to nie a propos lalki chyba, tylko w jakimś kolejnym tekście pojawia się to pytanie właśnie o polską powieść, o powieść o polskiej transformacji lat 90. I to jest bardzo ciekawa historia, bo Ty to pytanie zadajesz, a tej powieści nie ma i już nie będzie chyba. Nie, nie będzie, dlatego że w ogóle powieść utraciła takie... Ale też poza długim chyba nie ma filmu. To ja muszę powiedzieć, że... No właśnie chciałem powiedzieć, że Psy w przedziwny sposób pierwsze są powieścią o transformacji. Nie powieścią, filmem o transformacji. Ale zanim do tego jeszcze wrócę, to chciałem powiedzieć tak, że od dłuższego czasu w ogóle powieść nie dźwigała rzeczywistości. Na przełomie lat 50. i 60. wszyscy czekali na jakąś wielką powieść współczesną i ostatnią, która miała takie ambicje, to chyba była Miazga Andrzejewskiego. I ona rzeczywiście opisuje tamto społeczeństwo. Ja bardzo lubię Miazgę, chociaż muszę powiedzieć, że to była jedna z naszych porażek pedagogicznych z Tomkiem Mertą na tych zajęciach, bo już te 20 lat temu ta młodzież, i to przecież taka zdolna, jak powiedziałem, nie dawała rady tego przeczytać, bo to jest przecież powieść eksperymentalna w formie. To jest tak jak generała Barcza też, żeśmy czytali. Przecież genialna powieść, jedna z najlepszych powieści polskich w ogóle o polityce, o filozofii polityki. No to ten młodopolski znowu, ta młodopolska maniera taka, ta poetyka też jakaś była zbyt trudna. A Andrzejewski to był zbyt trudny. I przecież za chwilę potem jeszcze Zagajewski z Kornhauserem w świecie nieprzedstawionym próbują wezwać ludzi do napisania czegoś współczesnego. Zagajewski przecież próbował pisać takie powieści. Nie wiem, czy jest ktoś na sali, kto próbował czytać współczesne powieści Zagajewskiego, które według niego realizowały ten program. No nie dawało się to jednak czytać, bo ten program zrealizowało kino moralnego niepokoju. Bo jak oni pisali w tej swojej książce z pierwszej połowy lat 70., że oprócz tych wydumanych problemów literatury jest rzeczywistość kursokonferencji, delegacji, zebrań w zakładach pracy i tak dalej. I że to by trzeba było wszystko opisać, bo to jest rzeczywistość, w której żyją Polacy w epoce Gierka, to się znalazło dopiero w takich filmach właśnie jak, nie wiem, Aktorzy prowincjonalni, jak Bez znieczulenia, Barwy ochronne. To filmy pokazały, to już wtedy okazało się, że film polski dźwiga rzeczywistość, a nie literatura jako powieść. Bo oczywiście poezja się trzymała inaczej i dosyć długo była czymś innym. Wydaje mi się, że takiej narracji, opowieści, nawet filmowej o transformacji, nie mówię, że na miarę lalki, bo to już nie przesadzajmy, bo to pewnie jest najwybitniejsza polska powieść w ogóle w historii, ale nawet zakłamanego popiołu i diamentu nie ma. To znaczy, no nie ma. I dlatego nie pełni tej roli ani film Psy, ani film Dług. To są udane filmy, ale nie pełnią tej roli. Nie, nie pełnią. No może jeszcze jest ten film Krausego o sprawie Pejasa. Jak on się nazywa? Gry uliczne. Ale on tym bardziej jej nie pełni, bo też się w ogóle nie przebił do masowej świadomości. Nie przebił się do masowej świadomości, no bo Krause, który był, że tak powiem, z mainstreamu, zrobił film, który był nie z mainstreamu. No. Jakby nie był tam potrzebny taki film, prawda? Ale on też zajmuje się jednym wycinkiem, dlatego że on się zajmuje sprawą Pejasa i jej konsekwencjami. To znaczy jest to film o dekomunizacji ilustracji jako jeden z tematów transformacji. A nie powstał film o i Psy też o tym mówią, bo tak naprawdę ja muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz obejrzałem Psy, to wyszedłem absolutnie wstrząśnięty i oburzony. Oburzony kompletnie. To nie tylko tymi scenami palenia akt, ale tam jest przecież absolutnie bluźniercza scena, kiedy pijani ubece wynoszą Janek Wiśniewski pad. I to pamiętam, że jak pierwszy raz to myślałem, że spadnę w ogóle. A potem muszę powiedzieć, że z perspektywy lat, jak to oglądam, to tam jest metafora polityczna, bo on jest, wtedy się staje właśnie... Nikt tak nie pokazał wstrząsająco palenia akt i właśnie tego problemu z ubekami w nowym systemie, jak w tym filmie. To jest raz, a po drugie... Nikt nie pokazał
pozorności tej zmiany, tak? No bo tam widzisz też pozorność tej zmiany. No de facto ci sami ludzie zostają na tych samych miejscach. No, że czasy się zmieniają, ale pan zawsze w tych komisjach i tam Zapasiewicz gra właśnie tego, który jest zawsze, zawsze w komisjach. Największa gnida z barw ochronnych. Tak, tak, docent. Nomen omen, przecież docent, tak? Marcowy, jak to w domyśle gdzieś tam brzmi, że to jest docent Marcowy. Ale tam w psach jest jeszcze inna metafora, bo to jest metafora taka, że przyjaźnie między ludźmi, czyli więzi społeczne, pękają pod wpływem chciwości i pieniędzy. I to jest konflikt pomiędzy Francem i Olem. Ja jestem świeżo po obejrzeniu tego filmu jeszcze raz, bo... Teraz będziesz miał okazję obejrzeć następny. Właśnie obejrzałem, bo obejrzałem przedpremierowy pokaz z Trójki i chciałem sobie odświeżyć, jak to wyglądało wcześniej. Ale Trójka nie ma żadnych metafor takich epicko odwołujących się do polityki, nic więcej nie będę spoilerował. Ale w tych pierwszych to właśnie chodziło o pieniądze. Oczywiście metaforą jest kobieta i że walka się toczy o tą Angelę i tak wszyscy to pamiętamy, ale chodzi o to, że przyjaźń pada ofiarą tego, że pojawiają się pieniądze. One są brudne, bo każdy pierwszy milion trzeba ukraść, zabić albo być bandytą i tak dalej. Jest takie przekonanie, że grynderski kapitalizm jest niemoralny. On wchodzi w tę rzeczywistość i rozwala ludzi. I ludzie podejmują wybory, że albo w to wchodzą, albo nie. Oczywiście to jest gruba metafora, grubo ciosana, niesprawiedliwa też wobec tak naprawdę tych mechanizmów, bo ona ma nie być właśnie socjologicznie wierna i dlatego to nie jest film o procesie społeczno-gospodarczym, tylko o emocjach ludzi, którzy zostali nagle, że tak powiem, wyjęci z tej rzeczywistości, w której nie istniały prawdziwe pieniądze i nie dokonywało się prawdziwych wyborów i wrzuceni jak w lodowatą wodę do basenu i musieli sobie radzić. Jedni tonęli, inni dawali radę. I ta metafora jakby jest nośna, ona jest mocna, ale no oczywiście to nie jest film w takim sensie o transformacji, jaki tobie by chodziło. Czyli który by pokazywał początki polskiego kapitalizmu na przykład. Polska kultura tego nie była w stanie tej opowieści wykształcić, co świadczy o niej jak najgorzej. Nie, ale Prus potrafił. Ale ta współczesna, o tym mówię. Tak, współczesna nie. Czyli nie pokazała, mamy znowu świat nieprzedstawiony, nie pokazała właściwie najważniejszego wydarzenia. Tak, mamy ogromny obszar świata nieprzedstawionego. Nie pokazała w ten też właściwy sposób, no bo... No, nie wiem, no może są jacyś ludzie, którzy uważają, że film Smoleńsk jest filmem udanym. No, myślę, że nie ma ich wielu. No to drugiego takiego wydarzenia też nie potrafiła polska kultura udźwignąć. Chyba najciekawszym, nie ma tu już Darka, ale a może jest tam gdzieś z boku, najciekawszym podejściem do tego tematu, nie wprost, ale bardzo ciekawym, jest sztuka Wojtka Tomczyka, która została wydana przez Teologię w tym tomie dramatów w Bezkrólewie. No dobrze, proszę. Tak, no książka to oczywiście sztuka, która nie została nigdzie wystawiona, dodajmy, tylko miała taką realizację czytaną, tak? No, kwestia polskiego teatru to jest na ciekawą rozmowę, ale chyba nie na dziś. Teraz tak, jeśli państwo chcą zadać jakieś pytanie Darkowi, to można takie pytanie zadać? Myślę, że on odpowie. Tomek, to już. Parę krótkich kwestii. Pierwsza, która mnie zainspirowała, panów rozmowa bardzo interesująca. Pierwsza sprawa co do tych psów. Dla mnie wstrząsająca była oczywiście ta scena, jak to oglądałem po raz pierwszy, ale wstrząsająca była reakcja. Głośny rechot całej widowni, chyba poza mną jedynym. To było dla mnie wstrząsające. Nie to, że on to pokazuje, ale że ludzie to kupują i że ich to bawi. I to młodzi ludzie. I to rzeczywiście było i dlatego ja jestem dużo bardziej sceptyczny wobec Pasikowskiego, w tym nie będę ukrywał. Druga sprawa, to taka już drobiazg co do krytyki, początków krytyki politycznej. Początki krytyki politycznej były takie, że to miało być pismo, które miało mieć dwa skrzydła, lewe i prawe. Po czym po pierwszym numerze lewe skrzydło wycięło prawe i mamy to, co mamy. Pamiętam, bo akurat oni się zwracali do nas jako do więzi, to prawe skrzydło, no i wiadomo, czym to się skończyło. Następna kwestia, takie przypomnienie, bo ty tam byłeś. Była kiedyś taka dyskusja, do klimatu lat 90. Była kiedyś taka dyskusja w Fundacji Batorego, w której nasz wspólny kolega, nie wiem, czy warto wymieniać nazwisko, profesor Ichapanu i potem Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, nasz powiedział, cytuję, proszę państwa, powiedzmy sobie szczerze, co dała światu polska kultura? No powiedzmy sobie szczerze, nic nie dała.
Nic nie dała. Mówi to człowiek, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Historycznego i powiedział jeszcze coś takiego, co też w czym ty brałeś udział, w takiej polemice. Powiedział mianowicie, że my mamy taki śmieszny zwyczaj takich właśnie budowania sobie takich mitów, tato, jakieś przedmurza, to coś takiego, na co ty wtedy polemizowałeś, że wiele narodów to ma, na przykład Brytyjczycy mają mnóstwo takich mitów, na co odpowiedź tegoż właśnie profesora była, tak, ale oni są silni, to oni mogą, a my jesteśmy śmieszni. I to jest ten klimat lat 90., który no w jakiejś mierze chyba jednak zniknął, chociaż, bo ja wiem, może się trochę przepoczwarzył, jako my, jako współodpowiedzialni za gładę Żydów, no to w zasadzie to trochę się zmieniło, ale coś w tym jest. I ostatnia rzecz, taki, to już jest bardziej pytanie czy problem. Znaczy cały czas konsekwentnie używasz określenia transformacja dlatego, co się działo po 89 roku. A dla mnie jest zastanawiająca kariera tego określenia. Mianowicie dla mnie osobiście najważniejsze z tego, co się stało po 89 roku, to jest to, że Polska odzyskała niepodległość. Cała reszta była tego konsekwencją. Oczywiście transformacja gospodarcza, oczywiście zmiany polityczne, wszystko to prawda. Natomiast gdyby nie było zmiany tej, gdybyśmy nie odzyskali niepodległości, tego wszystkiego by nie było. Kłód polega na tym, żebyśmy nie zauważyli, że odzyskaliśmy niepodległość. Jest to takie pewne, jednak droga chińska pokazuje, że mogłoby. No nie to, co by było, ale na pewno by to wyglądało inaczej. Natomiast natomiast myśmy nie zauważyli, że uzyskaliśmy niepodległość. Oczywiście ja rozumiem, sytuacja była dużo bardziej skomplikowana niż w 1918 roku, bo wtedy po prostu jej nie było, a potem się pojawiła. A tutaj cały czas nas przekonywano, że mieliśmy wolne państwo, wczoraj słuchałem przemówienie generała Jaruzelskiego, którym witał papieża w 83 roku. Polska ma niepodległy byt zapewniony i tak dalej. Nas tym wszystkim karmiono i sporo ludzi w to uwierzyło, ale zastanawiające jest, że my nie zauważyliśmy, że odzyskaliśmy niepodległość w 89 roku i że wszystko dobre, złe i tak dalej, co nam się podoba albo nie podoba, za to już odpowiadamy, my konkretnie, my Polacy, ze wszystkimi tego konsekwencjami i myśmy tego nie zauważyli. My mówimy o transformacji, znaczy to nie jest, że tak powiem, krytyka tego, bo ta transformacja oczywiście jest bardzo istotna, ale że jeżeli mamy jakoś nazwać to wszystko, co się dzieje od 89 roku, co to się skończyło albo nie całkiem, to mówimy transformacja. A moim zdaniem jakby głębiej jest to, żeśmy po prostu odzyskali niepodległość. Dziękuję. Bo mi się wydaje, że to, co pan powiedział o niepodległości, to jest jakby założenie w ogóle wstępne. I to zresztą się w tej książce pojawia, to znaczy on tam mówi, no nie ma potrzeby ezopowego języka i być może taką tezę stawia Darek w tej książce. Nie ma potrzeby ezopowego języka i być może dlatego nie powstała ciekawa, oryginalna narracja o transformacji. To się tak jakoś pojawia tak pomiędzy wierszami, ile sobie dobrze przypominam. Ale to tutaj nie ma, tu jest pełna zgoda między nami. Znaczy, dla mnie najważniejsze było odzyskanie niepodległości, tylko że dobrze pamiętamy rok 89, 90. Ja w ostatniej teologii też o tym pisałem. To się odbywało na raty i to był proces. I z wielu powodów, także z takiego kształtu formacji intelektualnej, która wtedy uzyskała wpływ na rządy, czyli Mazowieckiego i jego obozu. On był, pomijając też całą paradoksalność tej sytuacji, że Mazowiecki był wymyślony po to, żeby ich skontrować, a tak naprawdę dosyć szybko się, znaczy urwał się w Wałęsie i powrócił do tego, zbudował taki wielki obóz, w ramach którego jego fundamentem intelektualnym była głęboko wykształcona i bardzo wyćwiczona zdolność do demitologizacji i myślenia krytycznego. Ja zawsze powtarzam, że specjaliści od demitologizacji byli wyjątkowo, że tak powiem, niekompetentni w budowaniu jakichkolwiek mitów i nie potrafili opowiedzieć ani momentu przejścia i transgresji, czyli odzyskania niepodległości, ani zmitologizować tego. Ale nie w sensie takim, że użyć właściwej propagandy, tylko włożyć serce w to, żeby ten moment przejścia właściwie opisać. To jest taka anegdota, którą opowiadał
mnie i Markowi Cichockiemu ktoś, kto był wtedy w najbliższym otoczeniu premiera Mazowieckiego, o tym, jak premier Mazowiecki pieczołowicie wykreślał słowo naród ze swoich pierwszych przemówień, żeby nie było tego za dużo. Bo on się jakby właśnie to wynikało z tego, że jakby naród popycha w stronę taką endecji, tak, że to jest niebezpieczne, że nie należy budzić demonów, że nie należy szarżować, potrząsać szabelką i w ogóle to jakby ten cały ciąg skojarzeń taki, który zawsze właśnie był wymierzony w Sienkiewicza i w całą tą tradycję, która była zaściankowa, niebezpieczna i nieodpowiedzialna w historii, prawda? A przecież nie można Mazowieckiemu odmówić patriotyzmu, przecież to był wielki patriota. Tylko jak mówię, był wychowany w rzeczywistości, która popychała do ostrożności, czasem przesadnej, oraz do myślenia, które demitologizowało i krytykowało. I w momencie, kiedy wobec tego został postawiony w takim dziejowym momencie, że powinien to tak jak, nie wiem, Piłsudski zmitologizować, znaczy, żeby uświęcić nowo odzyskaną niepodległość, na Wawel jakieś prochy sprowadzić, tak? Jak tamten Słowackiego sprowadził. Nie wiem, no coś. No to... To nie, no nie, bo to było tak, że po pierwsze było, wszystko się waliło, oni byli zajęci i tak dalej, ale po drugie nie mieli głowy, bo to jest ich normalne tłumaczenie, ja to po ludzku rozumiem, ale oni nie mieli też narzędzi intelektualnych, bo bardzo długo pracowali, żeby nie mieć odpowiednich na ten moment. I wobec tego to przejście było długie, rozłożone, bo był okrągły stół, bo były wybory czerwcowe, bo był rząd Mazowieckiego, bo był plan Balcerowicza, a na końcu w pakiecie razem z transformacyjnymi ustawami przegłosowano zmianę nazwy państwa, koronę orła, tak? Bo przecież to jest tak, że Mazowiecki był jeszcze powoływany na prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, tak? Znaczy, on był prezesem Rzeczpospolitej Polskiej dopiero od, że tak powiem, przełomu grudnia i stycznia. A jeszcze w preliminarzu budżetowym na 90. rok jeszcze były pieniądze na cenzurę zatrzymane w odpowiedniej kieszonce. To są takie szczegóły, które jak ktoś dobrze... To są takie obciążające szczegóły. Ktoś ma dobrą pamięć i pamięta, jak to się wszystko zaczynało, to nie pasuje do dużych obrazków. Jednej strony, drugiej i tak dalej. A kto obiecywał Jarosławowi Kaczyńskiemu, dał do wyboru wojewodę elbląskiego albo szefa cenzury? żeby, że tak powiem, podziękować mu za rolę, którą odegrał w doprowadzeniu do premierostwa Tadeusza Mazowieckiego. To takie... Tak trochę nawiązując i do tej tezy o tym, że przed transformacją niepodległość, ale i też do tej obserwacji, że ten świat transformacji odzyskanej niepodległości pozostał nieprzedstawiony, no to takie pytanie, czy dla twórców, którzy by mieli przedstawić ten świat, to była rzeczywiście głęboka transformacja i czy... I czy naprawdę było tak, że większość z nich przeszła od poczucia niewoli do poczucia wolności, niepodległości? Ja myślę, że to właśnie był taki bardziej ciągły proces. A w 1989 roku wielu twórców zaangażowało się wprost w działalność polityczną, prawda? Ale wielu pewnie kontynuowało swoją twórczość bez wielkiego przełomu. I może to jest klucz do tego, że nie było weny do tego, żeby napisać dużą powieść czy stworzyć wielki film o tej zmianie. Znaczy ja tutaj, bo myśmy mówili o lustracji, mówiliśmy o psach, o grach ulicznych. W literaturze były takie rzeczy, które zostaną i to oczywiście jest Bronisław Wilczeń. Ale tak. Ale tutaj przede wszystkim to mi się łączy z Wilcztajnem jako tematem, który pojawił się i który zostanie jako pewien dokument literacki, filmowy i w ogóle taki głęboko wchodzący w uczucia ludzkie, to jest temat lustracji jednak. I on jakby, jego wymiar transformacja, ale jako ten proces budowania niepodległości w tym wymiarze zostanie i będzie miał kilka takich dokumentów, czy to w literaturze właśnie jak Wilcztań, czy w filmie jak Gry Uliczne, kilka zostanie.
Natomiast myśmy mówili o tym, że nie ma świata przedstawionego, jeśli chodzi o budowanie kapitalizmu, który był procesem no, niewiarygodnie objął całe społeczeństwo, bo to też jest tak, że te kwestie dotyczące lustracji, jakby one dotyczyły, jeśli tak można powiedzieć, dziesiątków tysięcy ludzi. Natomiast proces przekształceń i budowy kapitalizmu objął społeczeństwo po prostu jako absolutną całość. Tu zresztą zawsze mnie fascynowało, że ludzie, obóz mazowieckiego był anielsko łagodny w czasie transformacji w stosunku do ubeków i absolutnie bezwzględny w stosunku do swojej, że tak powiem, do swojej społecznej bazy. Bo to, co zaaplikowano w planie Balcerowicza wielkomiejskiej, wielkoprzemysłowej klasie robotniczej, która była podstawą Solidarności, pierwszej i tej, która doprowadziła do upadku komunizmu, to był po prostu... Tak, oraz wsi. To był socjaldarwinizm w ogóle, kompletny. Czyli tak jak byli tutaj absolutnie łagodni, anielscy, tolerancyjni, liberalni, tak tam byli no, bezwzględni i okrutni. I być może stąd się to brało, że wielu ludzi i twórców uznało, że to nie jest temat. Bo niedługo potem zrobiło się też tak, że przecież ci wielkoprzemysłowi robotnicy w większości byli heteroseksualnymi, byli heteroseksualni katolicy i tradycyjni i jako temat się nie nadawali, bo postępowe były inne tematy za chwilę, to pewien moment dysonansu poznawczego trwał właśnie te lata 90. Ale potem nastąpiło przegrupowanie w obszarze kultury i płynnie przeszło się od ci, którzy z wypiekami na twarzy czytali reportaże ze Stoczni Gdańskiej latem i jesienią 80 roku, gdzie był robotnik i był film Robotnicy i był Człowiek z żelaza i tak dalej i jakby wszystko było o robotnikach. No potem nic nie było o robotnikach, bo robotnicy nie rozumieli, byli roszczeniowi, prawda? I pokazywano ich jako bandę oszalałych facetów, którzy stoją gdzieś pod ministerstwem i krzyczą złodzieje, tak? Bo nie rozumieją, jeśli tak można powiedzieć, logiki dziejów i patosu konieczności dziejowej. Konieczności własnego cierpienia po to, żeby Polska... Tak. A po prostu były nowe grupy, które należało opisać, bo one były bardziej, jeśli tak można powiedzieć, postępowe w swoim cierpieniu. Opisane grupy dość dobrze przez kulturę masową, których nie było. Klasa średnia w latach 90., której nie było, ale zostało opisane. Tak, to prawda, ale to było takie aspiracyjne. To, tak, w serialach, tak. Jak się nazywała ta pani adwokat? Magda M., prawda? Przecież to był pierwszy taki zwiastun. Więc w tym sensie ja bym się zgodził, że ludzie bardziej się koncentrowali, znaczy byli tacy, którzy nie zmienili poglądu, nie zmienili jakby sposobu funkcjonowania, chociaż zasadniczo poglądy, zawsze się jakby uważali za równie postępowych kiedyś, teraz i tak dalej, nie zauważając, że zmienili kompletnie grupę, którą opisują, czy są bohaterami tego dramatu historii, który opisywali. I to stąd się wzięło, jeszcze raz mówię, że jedynym wymiarem transformacji, który został opisany, była walka o lustrację i dekomunizację. Przy wszystkich meandrach zostaną te rzeczy, a problem budowania wolnego rynku, kapitalizmu, przekształceń społecznych, dramatów z tym związanych i tak dalej, nie znalazł równie silnego odzwierciedlenia, bo pewnie historyk literatury i filmoznawca powygrzebują jakieś rzeczy, o których się da doktorat napisać za 100 lat. No ale to nie przebiło się do masowej wyobraźni w takim wymiarze, w jakim choćby nawet te gry uliczne. No przecież większość z nas tutaj na sali na pewno je zna. Czy książki Wittgensteina, to zostało, a tamte rzeczy przepadły i to był świat nieprzedstawiony. On w polityce uzyskał swoje przedstawienie, bo to jest istota tego sporu, tej wojny domowej właśnie o sens transformacji społecznej. O klasowy konflikt w łonie pierwszej Solidarności, który nie był tylko politycznym konfliktem o lustrację, tylko o cele transformacji w sensie społecznym,
komu ona ma służyć, komu ma służyć modernizacja. I to jest sens konfliktu pomiędzy Platformą i PiS-em tak naprawdę. Głęboki. Głęboki, który bierze się z od razu jak w Big Bangu jakby wybucha z pierwszych tygodni i miesięcy 89 roku. Znaczy decyzji pomiędzy latem a końcem grudnia o to, kto i w jaki sposób przeprowadzi transformację i budowę kapitalizmu w Polsce. I zdecydowało się to w taki sposób, że uruchomiło to pewien dramatyczny proces, który bardzo długo nie mógł się uzewnętrznić politycznie, no aż się uzewnętrznił. To jest napęd taki społeczny konfliktu politycznego, który trwa w Polsce do dzisiaj, który ogniskuje się w sferach, które są tak jak kiedyś był sporem o dekomunizację, lustrację, o tego rodzaju rzeczy, a który od zawsze także miał podstaw tą wojnę domową w Solidarności. O to, w jaki sposób będzie wyglądała modernizacja, kto ją zrobi i w czyim interesie. Czy w interesie tych robotników, czy tych... I czyim kosztem? Czy w interesie robotników, którzy tworzyli pierwszą Solidarność, czyli ludu solidarnościowego, czy tej części inteligencji, tych, którzy postanowili obsłużyć zewnętrzny w stosunku do Polski projekt modernizacji, która miała być polską wersją, jeśli tak można powiedzieć, tej neoliberalnej nowoczesności, która wtedy na świecie triumfowała. Ja wiem, że to wszystko jest bardzo skomplikowane, bo tam był pewien paradoks, bo w sensie politycznym popierała nas na Zachodzie prawdziwie tylko Thatcher z Reaganem i tylko dzięki nim był możliwy upadek komunizmu, czyli żeby ci robotnicy wygrali, ale z ich zwycięstwem w pakiecie była ich klęska społeczna, sprzedana przez opatrzność historyczną. Znaczy, że zwyciężając stworzyli warunki, w których nie mogli przetrwać. I Amerykanie, którzy rozwalili Sowietów, jednocześnie w pakiecie sprzedali nam nowoczesność z neoliberalną modernizacją. Ale uruchomili w ten sposób nasz konflikt wewnętrzny, który w pewnym sensie trwa do dzisiaj. Chociaż on jakby wyczerpał swoją dynamikę, szczególnie ostatnie wybory, może to jest przejście. Dlatego jest taki moment dysonansu poznawczego i w obozie zwycięzców i przegranych głównych, bo transformacja naprawdę się skończyła. I te stare paliwa się wyczerpały, jakby ten konflikt może będzie poszukiwał innych źródeł, ale to ja mówię o polityce bieżącej, w tym jestem słaby. Że posłuchali półtorej godziny. Dariusz Gawin.